Tutaj działamy falą uderzeniową, która powstaje w wyniku spalenia mieszanki acetylenu i powietrza. I powstaje taki dość mocny podmuch powietrza pionowy w górę, który wyrzuca, miesza i wyrzuca to zanieczyszczone powietrze w wyższe partie. Zobaczyliśmy, że w promieniu do 2-3 km od działka to stężenie jest zredukowane o 15-30%, czy raz wystarczy godzina, czasami warunki są tak ciężkie, że nawet 3-4. Tyle, że nawet nie da się przewietrzyć mieszkania, bo tak bardzo śmierdzi. Także na pewno, jeśli coś by miało temu pomóc, to niech się tak stanie, bo jest bardzo odczuwalnie.